Jeszcze 5 minut ostatniego finału regulaminowego nowego czasu gry. Dyskiet już powietrzył. I pęta o tak. Lato z dyskiem. Nie ma mistrza lato z dyskiem. Dobrze znane kibicie głowy. Dalej jest to specjalna forma komunikacji na naszej stronie. No i wystarczy, mamy na takie podanie. Mamy tutaj zgłoszenie, że nie było kontroli w momencie, kiedy dysklet po ziemi. Ta kamera wszystko widziała. Na to pelami lecimy tutaj grozi. Krótka dyskusja. Między graczami. I rzeczywiście zgadzają się, że kontroli na dyski nie było, nie wiem, trzeba w ataku. I dysk złapany. Bardzo blisko. Zbicia tego dysku nie udało się pierwszy dla Ebra i po 2 minutach meczu mamy 1-0. A poczekaj, ja też mogę. A czy mógłbym ja wiedzieć? No, to się brawo, Junka! Dywizja Mix, dywizja kwalifikacyjna jest najstarszą dywizją w Polsce. Też warto zauważyć, że na scenie europejskiej właśnie w tej dywizji Polska widzą ligowego mistrza Europy. Ale do meczu wyrównanie, nawiązanie walki ze strony Henry Mathers. Mamy 1-1 i Ebra zabijają grę w ataku. To sygnalizuje, żeby rozstawić się w końcu boiska i pięknie, precyzyjne podanie w samą różnicę od 2-1 Ebra Warszawa. Mamy upuszczenie backhandem wzdłuż linii. Natomiast pewnie złapany dysk 2-1. Wow.
Wylądowanie w zonie 7-4.
Gardini pokazuje, jak doskonale są przygotowani grać przeciwko obronie Ebra Badesz. Szybkie przegranie na skrzydło tak zwanym Blaine'em i asysta Pauliny Dulli. Oczywiście gramy do końca i Hebra pokazuje, że pomimo jarzeń decyzyjnego finału nie odpuszczą. Będą walczyć, będą wybierać, zdobywają 8 punkt i całe 10 minut do końca spotkania. Mamy tutaj, mieliśmy trzech rozgrywających. Tym razem podanie nie doszło do skutku. Ważny punkt dla Hebry. Mamy zgłoszone przemówienie, że z wybitki. Tak, mamy pik, czyli obrońca nie mógł podążać za napastnikiem z powodu innej zbytniej przeszkody. Powtórzenie akcji. Niestety przemówienie utrzymują na trawie. Wysoki, daleki kamer. Pięknie dojrzana oferta, wybiegnięcie do strefy kontrolnej. 12. Punkt dla Enzo. I super, piękne złożenie, bardzo dokładnie, precyzyjnie, technicznie backhand. Trudno powiedzieć, oczywiście, czy to podanie miało dolecieć do roli, natomiast doskonale przeczytała i pomimo presji obrońcy na ramieniu zdobywa 9 punkt na dorsuchu. Po raz kolejny widzimy swego rodzaju izolację rozgrywający to pięcie z dyskiem, natomiast wybiegający na pierwszym momencie w strefie, dzięki czemu to pierwsze podanie mu na Hedlinu zdobywa sporą część boiska. I wygląda na to, że Hebra Madel zgłasza VIP. Duża! Na to przedstawia swoją opinię. Pod ścianą. No i pięknie, pięknie zbity, dotknięty dyskowy życie, zaburzył jego trajektorię i nie doleciał tak daleko, jak miał dolecieć. Hebra Badesz po raz kolejny przed szansą zdobycia punktu z przewagi. Dalekie wypuszczenie, będzie walka z tym. Udało się także pewnie złapać stacjonarnego obrońca. Zbytnio zamknięty do linii bocznej, nie miał szans, żeby o niego zawalczyć. 12-10 i 6 minut do końca. I Daniel dla Udole Minuty. Udole Minuty w ataku już wystawieni i Hebra nie pasuje swoją obronę. Dysk jest ustawiany. Gra do końca 4 minuty. I znowu, a na koniec
16 punktów.
I druga zrobię 16 punktów. Tak jest 16-11. Tak jest 17. No i patrząc. Teraz musiałem zrobić 6 punktów. Dawaj, dawaj, dawaj! Zaczynam ataku, więc to pierwsza. Pierwszy punkt nieco. Większa przewaga pozycyjna zdobywasz. I teraz muszą wygenerować 5 strat i przekonwertować je na miejscu. Widzimy rozstawienie horyzontalne. I trzech rozgrywających, mniej więcej kilku zyskiem. I wygenerowana pierwsza strata. Teraz spokojnie odbywany sprzed sterami strefą. Ale ryzykowny, ale udany rzut na trzasty punkt. Na pewno widowiskowy. I mocny hak pozady. No niestety na koniec swojego lotu widzimy zmęczenie u obydwu drużyn. I próba zdobycia. Niestety. Dobrze przeszkadnie. Wyszli przez patrę. Mogą przeszkadzać w przerwaniu. Budżetu nie przestało. Zakończenia tego systemu. Mujahedini spokojnie rozgrywają zdobycie. Że cały czas jest zdarzenie. Na pełni spółdzieli mógłby się to badanie przejąć już przed złapaniem przez lata. Teraz znowu w połowie to wyrywala. No i jest wypuszczona, ale niezrozumienie. Pewna wywiec. Mujahedini odzyskują te złapanie. Wyrzucam mnie z kubelem, niestety nie doleciał do strefy. Ebra Badziel kolejny raz. Przed szansą zbliżania się do tej granicy, bądź też zdobycia. Z tej granicy 17 punktów. Marko Badziel! No. I właśnie tak. Teraz to się zbliżenie się do tej granicy, bo to jest zdobycia. Tej granicy 17 punktów. Obydwie drużyny cały czas mają szansę. Rzucała Kuja Sobieralska i łapał Stanisław Rządzki.
Są to już Fabryki, dwa punkty z drugiej przełamania przez Ewa Maders. Uda Hedini precyzyjnie wybierają teraz rzuty do sytuacji na blisku. I mocny kamer nie udało się sięgnąć. No i mamy kolejną stratę. Dobra, Badrz zaczyna z nimi swojej strefy. Intensywna obrona do Badrzów i mamy atak na strefę. Dysk rzucony na walkę. Zawodnik może nie udało się niestety zdecydować i finał kończy się wynikiem 17-4. Wygrywają Wóz Hedini, Wyspy Warszawa. 17-4. Ale to jest taki wynik, a nie 12-8. Proszę Państwa, dziękujemy bardzo małcemu.